Pragnę powitać szanowne jury w składzie panią Bożenę Ciszek-Mickoś, przewodniczącą, panią Annę Kępa i panią Małgorzatę Mikołajek. Witam również przedstawicieli środków masowego przekazu, którzy objęli patronatem naszą uroczystość. Miło mi powitać wszystkich przybyłych gości, uczestników konkursu, rodziców, młodzież i wszystkie dzieci, dla których ta uroczystość jest zorganizowana. Dzisiaj czeka nas kolejne spotkanie z muzyką. Moi drodzy, nasz festiwal rozpoczynamy od prezentacji utworów przygotowanych przez najmłodszych uczestników, czyli przedszkolaków. Tak więc, moi drodzy, kategoria 0. Mianowicie pierwszy występ będzie kandydatki z miejscowości Kamionna, Nikola Kusek, która nam zaśpiewa już przedtem czytany tytuł Puszek Okruszek. Tak więc zapraszamy Nikolę teraz na scenę. Tak więc jeszcze raz zachęćmy Nikolę wielkimi brawami, która jako pierwsza dzisiaj występuje przed nami. Ona tu jest.
śmieszne, czy nie śmieszne to, ale ty się boisz maszyn, tak jak mało kto. Ty się bardzo boisz maszyn, nie wie o tym nic, o tym, że się boisz myszy, choć to taki wstyd.
przed tobą siedem codziennych dróg świata. Ostatni już raz sprawiłem, że jej oczy płaczą pośród mych na dnie. Twoje łzy słone, błagam, napraw mnie. Oczywiście, moi drodzy, Mateusz zakończy nam konkurencję. Ja po prostu mam talent. Ostatnim był wykonawca, moi drodzy. Mamy jury, które... ja jeszcze podpytam, moi drodzy, czy ogłoszenie wyniku było bardzo proste, wyłonienie tego jednego z najlepszych z danej kategorii? Jak corocznie właśnie. Niestety nie było to łatwe. I zastanawiając się nad mottem, które mogłoby towarzyszyć 15 już festiwalowi, a które byłyby charakterystyczne dla poszczególnych edycji, to pomyślałam, że najbardziej adekwatne do tego, co się tam dzieje na zapleczu, jest to, że jury miało dylemat. Poziom był jeszcze wyższy niż w poprzednim roku i jeszcze bardziej wyrównany. Mam dla wszystkich Państwa z okazji Dnia Dziecka prezent, ponieważ każdy z nas jest dzieckiem. Będzie prezent, ogłoszę wyniki w tym roku w SMS-owym skrócie. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która się komisji rzuciła w ucho, to jest to, że nie zawsze są dopasowane tonacje do możliwości, do skali wokalnej wykonawców i to im przeszkadza w swobodnym śpiewaniu. Ja wspominałam rok temu o tym. Są bezpłatne programy, którymi można zmienić tą tonację. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to w międzyczasie komisja może podpowiedzieć coś. Bo szkoda, niektóre piosenki straciły, ponieważ na przykład była za niska tonacja. Prosimy opiekunów, żeby od samego początku, od pierwszej, drugiej próby nawet, pracy nad przygotowaniami danej piosenki z uczestnikiem, żeby pracować z mikrofonem, z czynnym mikrofonem. Pani sekretarz będzie wręczała nagrody i dyplomy. Ja tylko powiem jedno, przyznam się publicznie do małego grzechu, że bardzo żałuję, że nie wystąpiłam tutaj na scenie i nie zaśpiewałam niczego, bo nie wytrzymałam w tym roku i zajrzałam do tych toreb. Fantastyczne nagrody są. I żałuję, że żadna z nich nie trafi do mnie, ale cieszę się, bo są one właśnie tą nagrodą dla Was za radość, którą nam sprawiliście swoim wykonaniem. Panie sekretarzu, bardzo proszę. Teraz chciałam wręczyć dyplom dla Kamili Kukla za udział w 15. gminnym festiwalu piosenki dziecięce. Kolejny dyplom za udział dla Patryka Karczyka. Bardzo proszę. Kolejny dyplom za udział dla Nikoli Kusek. Zapraszam. I tutaj jest... Nie. A to przepraszam. Kola? Nikola. Proszę. Szanowni Państwo, i to jest właśnie ten jeden z dylematów. Nie mogła się komisja zdecydować na jedno miejsce, tak zwane pierwsze, bo wszyscy są zwycięzcami, jak wiemy, więc są przyznane dwa pierwsze miejsca ex aequo. Pierwsze miejsce, jedno z dwóch, jest dla Kingi Leśniak. Zapraszam. Owacje, owacje, bardzo proszę. I również pierwsze miejsce jest dla Piotra Kościńskiego. Proszę bardzo, dyplom, dyplom.
Teraz do wręczenia nagród w kategorii klas 1 czy prosimy pana wójta. Dyplom dla Aleksandry Stawacz za udział. Kolejny dyplom za udział dla Marii Fajeckiej. I o odebranie dyplomu proszę Erwinę Korta. Teraz ja będę naszym adwokatem z diaboli, będę wchodzić w słowo, bardzo przepraszam wszystkich wręczających. Drodzy Państwo, kolejna nagroda, która jest to nagroda specjalna, tak samo serio jak dla pana starosty, za wyjątkowe umiejętności wokalne wyeksponowane w bardzo trudnej piosence, którą wykonywała Wiktoria Dudziak. Wiktoria nam się bardzo pięknie rozwija, bo ja ją tu obserwuję już od 3 lat. Jeszcze raz brawa dla niej. I pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce dla Karoliny Pianowskiej. W kategorii klas 4-6 prosimy pana przewodniczącego Rady Gmin. Dziękuję bardzo. Dla Mileny Rimca. Anna Piórkowska. Anna Piórkowska za Małgorzatę. Dla Wiktorii Rzepeckiej. Owacje, owacje. Drodzy Państwo, kolejny dylemat, który nam się przytrafił tradycyjnie. Ex aequo 2 pierwsze miejsca. Dwa pierwsze miejsca. Kogo pierwszego mam wymienić? Dziewczynka. Kobietę. Kobietę. Wiktoria Kusy. Ale jak coś, to ja chcę do tego San Francisco. Dziękujemy panu przewodniczącemu. A teraz prosimy pana radnego powiatowego o wręczenie nagród w kategorii gimnazji. Szanowni Państwo, bardzo proszę o duże brawa dla Magdaleny Klimek za zajęcie za udział. I następna z Wyszyni Emilia Błasińska. Bardzo proszę o duże brawa. I tutaj dżentelmen Mateusz Adamczyk, bardzo proszę. My mamy jeszcze pierwsze miejsce dla Agaty Kojeckiej, bardzo proszę o duże brawa. Ja dziękuję ślicznie panu radnemu. Moi drodzy, dziękuję ślicznie Gili, pani Bożence przewodniczącej. Ale nie uprzedzali mnie, że będą mnie gazować.